Nazywam się Grzegorz Derengowski i dzisiaj przyjechałem do Albanii, zabierając ze sobą SUP-a, którego mogłem jako bagaż podręczny zabrać do kabiny. I oto co Wam dzisiaj chcę pokazać. To jest jeden z nowych SUP-ów firmy Cressi, Travelight, co oznacza bardzo lekki, przygotowany do podróży. Waży tylko 8 kg, dlatego linie lotnicze pozwalają mi go zabrać do kabiny. Co składa się na zestaw SUP-a Travelight? Przede wszystkim torba 60-litrowa, pompkę razem z wężykiem i z różnymi końcówkami, składane aluminiowe wiosło, smycz, którą przypinamy SUP-a do nogi. Mamy dwie płetwy, które montujemy pod SUP-em. Rozpoczynamy pompowanie. Trwa to około 12-13 minut, przy czym SUP-a należy napompować do 0,8 lub 1 bara. Teraz wielka przygoda, będzie to zupełnie pierwszy raz, kiedy stanę na SUP-a, no i spróbuję troszeczkę na nim popływać. Mam nadzieję, że nie będzie z tym związanych wielu przygód. Wiem, jak teoretycznie zachować stabilność na desce, wiem, na co uważać, wiem, jak się podeprzeć wiosłem. Natomiast rzeczywiście będzie to mój pierwszy raz na SUP-ie. Słuchajcie, dałem radę, to był pierwszy raz na desce, przeżycie niezapomniane, po trzech wywrotkach, znaczy trzy razy wpadłem do wody, ale myślę, że już wiem, jak używać SUP-a. Bardzo się cieszę, spróbujcie tego sami i najlepiej w Albanii. Do zobaczenia.